Wrośniak różnobarwny, leśny stróż i obrońca zdrowia. Gdy nasze kroki zabierają nas w głąb lasu, wśród wyszeptanych tajemnic drzew i tanecznego światła słonecznego, spotykamy mnóstwo tajemniczych istot. Jedną z nich jest wrośniak różnobarwny, grzyb, który jak magiczny talizman strzeże nie tylko tajemnic lasu, ale także ludzkiego zdrowia. Skrzydła barw na starych pniach. Owocnik wrośniaka różnobarwnego to prawdziwy festiwal kolorów. Wielobarwne paski zdobią jego powierzchnię, przypominając pióropusze tropikalnych ptaków lub, jak niektórzy uważają, rozłożony ogon indyka. Przyrasta on do martwych pni, jakby chcąc tchnąć w nie nowe życie za pomocą swojej barwnej mozaiki. Opiekun odporności. Jednakże to nie tylko wygląd sprawia, że wrośniak różnobarwny budzi podziw. To także potężny sojusznik w ochronie naszego zdrowia. Jego supermocą jest właśnie wspieranie układu odpornościowego. W swoim arsenale ma polisacharyd, krestin, który jest jednym z najbardziej badanych naturalnych środków w walce z nowotworami. Związki zawarte w wrośniaku różnobarwnym wykazują zdolność do stymulacji układu odpornościowego, co może pomóc w walce z komórkami nowotworowymi. Rycerz w bitwie z rakiem. W Japonii wrośniak różnobarwny jest ceniony w medycynie jako suplement w leczeniu raka. Krestin, wyizolowany z tego grzyba, jest często stosowany jako środek wspomagający w terapii raka żołądka, piersi i jelita grubego. Badania wskazują, że krestin może hamować wzrost komórek rakowych i pobudzać aktywność pewnych komórek układu odpornościowego, które są zaangażowane w walkę z rakiem. Leśny wywar. Jeśli chcesz skorzystać z dobrodziejstw tego leśnego stróża, możesz przygotować własny napar. Zbierz ostrożnie owocniki wrośniaka różnobarwnego, dbając o równowagę przyrody. Wyczyść je i pokrój na drobne kawałki. Wlej około litra wody do garnka, dodaj grzyby. Gotuj na małym ogniu przez około 1 godzinę. Przeceć i delektuj się swoim leśnym wywarem. Pamiętaj jednak, że mimo wielu pozytywnych badań, zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania jakichkolwiek naturalnych suplementów, zwłaszcza w przypadku poważnych schorzeń, takich jak nowotwory. Tak więc, gdy następnym razem zapuścisz się w leśne ostępy, pomyśl o wrośniaku różnobarwnym jako o magicznym strażniku, który swoją mocą otacza nie tylko drzewa, ale i ludzi. Autor: Adam Koźmiak. Technik: technolog. Żywienia zbiorowego.